Dobry wieczór, witam na pomeczowej konferencji prasowej, witam przede wszystkim trenerów, witam Państwa z dzisiejszych meczów, remisuję po meczu walki 1-1 z Miedzią Legnica, ale więcej na pewno o przebiegu samego spotkania powiedzą szkoleniowcy. Jako pierwszego ocenę przebiegu wydarzeń na boisku bardzo proszę trenera gości. Bardzo proszę, trenerze. Dobry wieczór Państwu. No Pruszków jest trudnym terenem ze względu na to, że drużyna Znicza jest bardzo zdyscyplinowana w obronie, bardzo dobrze gra w obronie niskiej, ale jest też trudnym terenem ze względu na boisko, które niestety nie sprzyja zespołom, które chcą grać w ataku pozycyjnym. Stąd też dzisiaj nie tylko Znicz był naszym przeciwnikiem, ale i na pewno momentami boisko. Co do samego meczu, nie mogę mieć pretensji do moich zawodników, bo naprawdę myśmy tak naprawdę popełnili jeden błąd i on można się czepiać do jakichś tam detali i tak dalej, ale myślę, że popełniliśmy jeden błąd, który kosztował nas na stratę bramki. Znicz dobrze kontrował w pierwszej połowie, na pewno był to zespół, który mógł nam strzelić jeszcze jedną bramkę. Niemniej już po szybkiej korekcie trochę lepiej zabezpieczaliśmy nasz atak i dzięki delikatnej zmianie ustawienia już myślę, że opanowaliśmy tę sytuację. A jeśli chodzi o cały mecz, to myślę, że musimy więcej wykrzesać z tego, że zdecydowana większość czasu byliśmy na połowie Znicza i musimy z tego robić więcej. Niemniej tak jak mówię, nie chcę tutaj absolutnie mówić nic złego o naszym zespole, bo naprawdę duży szacunek do chłopaków, bo dzisiaj naprawdę było trudno i robiliśmy wszystko, żeby ten mecz wygrać. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o przebieg wydarzeń na boisku. Trenera gospodarzy. Bardzo proszę. Zanim przejdę do oceny meczu, to poruszę dwa tematy. Pierwszy to przeproszę trenera za nasze boisko, mimo tego, że nie mam wpływu na to, bo my wynajmujemy ten obiekt od Centrum Kultury i Sportu i gdyby trener zobaczył, w jakich warunkach nam przychodzi trenować na co dzień, to podejrzewam, że taki klub czy zespół Miedź Legnica nie wszedłby w ogóle na taką murawę. Więc jakby tutaj bardzo przepraszam ze swojej strony, mimo tego, że mówię, nie mam na to wpływu, czy my jakby jako klub nie mamy na to wpływu. Drugi temat, który chcę poruszać, to wszystko wskazuje na to, że w której godzina wyjadę z Znicza Pruszków jako człowiek znienawidzony przez wszystkich, takie mam wrażenie, bo dzisiaj kibice, którzy fajnie skandowali moje nazwisko, skandowali drużynę, wspierali się tak do 80-80 minuty, później zaczęli krzyczeć niecenzuralne słowa w naszym kierunku. Ja w jakiś sposób myślę, że sobie niektórzy nie zdają sprawy, z kim my dzisiaj graliśmy. Z jak silnym zespołem personalnie, z jaką jakością indywidualną, z jakim potencjałem, z jakim zapleczem, z jakimi planami długofalowymi, z bardzo dobrym trenerem i sztabem. I jakby my jesteśmy dzisiaj w szatni niezadowoleni z tego remisu, bo jakby uważamy, że rzut rożny, który był podyktowany, to był po wybiciu przeciwnika. I jakby mieliśmy sytuację na 2-0 Wojtka w słupek i jakby u nas jest rozczarowanie i taka gorycz, co jeszcze przed meczem podejrzewam, że większość by nie dowierzała. Dlatego jeszcze raz mówię, ja nie będę człowiekiem, który będzie mówił to, co chcą ludzie usłyszeć. Ja nie będę robił to, co ludzie chcą, żebym robił. Nie będę zamiatał jakichś złych tematów pod dywan. Tak jak powiedziałem, że mam w sercu Znicz Pruszków, bo jestem tutaj teraz drugi raz, jak byłem jako zawodnik, trzeci sezon jestem tutaj jako trener i jakby w moim sercu jest Znicz Pruszków i zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ta drużyna się utrzymała. Mamy świetną drużynę, będę ich za każdym razem bronił, bo to ile serca oni się zostawili, ile zdrowia sprzeciwko tak świetnej drużynie, to uważam, że może nie należą się im nie wiadomo jakie dzisiaj oklaski i jakieś brawa, ale na pewno szacunek za to, ile zdrowia zostawili. To, co trener powiedział, na tym boisku. My w jakiś sposób byliśmy świadomi już od tygodnia, nawet trener Motoru Gonzalo Feju, który się dzisiaj wybierał do nas na mecz, żeby obserwować, to się śmialiśmy, że to na tej płycie się nie da już, że tak powiem, o tej porze roku grać w piłkę i my nie ukrywam, że celowo tą piłkę oddaliśmy Miedzi Legnica. Chcieliśmy więcej zrobić szybkiego ataku, dlatego zgodzę się tutaj z trenera opinią, że w drugiej połowie dużo lepiej ten atak swój pozycyjny zabezpieczali. Tego sposobu, który mieliśmy na wyjście z szybkim atakiem, było nam trudno zrealizować, ale tak jak mówię, patrząc na czyste sytuacje takie bramkowe, to nie wiem, nie chcę w jakiś sposób tutaj się spierać, ale uważam, że o tą jedną bramkę po tym słupku Wojtka powinniśmy dzisiaj wygrać. Dlatego w szatni powiedziałem, że
ten remis jest fundamentem teraz dla nas, jak mamy się przygotować, jak mamy wyglądać na boisku w kolejnym meczu z Srebrnym Głogów, który jest bardzo istotny i ważny dla nas. Dlatego z tej strony bardzo dziękuję swoim piłkarzom za dyscyplinę taktyczną, za to, jak realizowali dzisiaj plany w obronie średniej, jak asekurowali, jak w jaki sposób interpretowali momenty. Myśmy mieli dużo różnych zasad sztywnych i elastycznych i interpretacja zawodników na różnych pozycjach była tutaj niesamowicie istotna, dlatego mówię, jestem z nich niesamowicie dumny, szczęśliwy, że nie przegraliśmy kolejnego spotkania, bo tak jak mówię, ja pamiętam jeszcze, gdzie my byliśmy 3-4 lata temu, 2 lata temu, a gdzie jesteśmy dzisiaj, z kim my dzisiaj rywalizujemy. I jakby tak samo nie zapomnę, że przegraliśmy z Lechią Gdańsk, czy z Termaliką, czy z Łęczną 1-0, będąc na boisku jakby zespołem lepszym. Dlatego ja, na mnie drużyna nie jest dobra, bo wygrywa, nie jest słaba, bo przegrywa, tylko w jaki sposób jest to proces, który uważam, że my w ciągu tych 13 meczów zagraliśmy na przykład, na, nie wiem, 8-9 dobrych spotkań i jakby zawsze będę tą drużynę bronił, zawsze będę stał za nimi murem. I będą to dla mnie w jakiś sposób bohaterowie, bo jak jeszcze raz mówię, nie zapominajmy, gdzie my dzisiaj jesteśmy, z kim my dzisiaj gramy. Dziękuję. Dziękuję, że są pytania. Bardzo proszę. Dzień dobry, Kasper Wojnacki, Polska Piłka.pl. Ja mam po jednym pytaniu do obu trenerów, to może zacznę od trenera gości. Wasze drużyna już w tym sezonie zdobywać pokoju. Dzisiaj pan mówi o tym, jak dobra była defensywa Znicza, więc chciałbym zapytać, czy to właściwie nie był pod względem budowania sobie sytuacji w ataku jeden z trudniejszych meczów dotychczas w tym sezonie? Myślę, że tak, bo takie skrupulatne oko by pewnie zobaczyło, że w drugiej połowie daliśmy prawonożnego zawodnika na lewą stronę, lewonożnego na prawą, właśnie żeby, bo wiedzieliśmy, że środkiem się i tak inaczej. Bardzo dobrze Znicz asekurował te środkowe przestrzenie i niestety nie umieliśmy tam dać piłkę ze środka, więc musieliśmy zamienić naszych skrzydłowych po drugiej stronie i troszeczkę lepiej to wyglądało. I przez to, że Iban Salvador był lewonożny na prawej stronie, trochę więcej graliśmy do środka i to był sposób. Myślę, że być może ukłulibyśmy defensywę bardziej, jeżeli taki scenariusz byłby w pierwszej połowie, ale też no, nie zapominajmy, że zawodnicy koniec końców muszą się też umieć dostosować do warunków, do tego, co przeciwnik prezentuje, bo o ile my dla siebie będziemy przewidywalni, bo taka jest rola trenera, o tyle przeciwnik zawsze będzie nieprzewidywalny, stąd też no, plan planem, ale też musimy umieć się zmierzyć z takimi nieoczekiwanymi sytuacjami, mimo że próbowaliśmy gdzieś zarządzać tym meczem trochę lepiej już w drugiej połowie. Jeszcze pytanie do trenera Siudy. Tutaj pan powiedział właśnie o tym zdobywaniu punktów, że to jest pierwszy remis tak naprawdę do serii z rzędu, ale czy patrząc na siebie w tym spotkaniu, na to, ile było chociażby tych groźnych sytuacji w pierwszej połowie, nie jest rozczarowany, że tutaj się nie udało zdobyć 3 punktów? Dziękuję za kolejne fajne pytanie. Odpowiem tak. Cieszę się z punktu, bo jakby uważam, że żyjemy w takim społeczeństwie, że się porażek nie rozumie, że się zapomina, w jaki sposób się przegrywa. Za miesiąc, poza 2 miesiące ktoś nie pamięta już, że przegrałeś w taki sposób, więc z tego powodu się cieszę, bo być może osoby, które oceniają ciebie, czy jesteś dobry, bo wygrywasz, jesteś słaby, bo przegrywasz, to być może poczują się lepiej. Ja w jakiś sposób jestem się dumny i szczęśliwy z gry mojego zespołu, bo jakby ja nie wierzę, że można na dłuższą metę nie grać dobrze, czy jakby mieć problemy w organizacji, w obronie niskiej, średniej, wysokiej, mieć problemy w ataku pozycyjnym i punktować. Ja w to nie wierzę. Nie wiem, być może inni mają inne zdanie i czas nas zweryfikuje, życie jakby czas nas zweryfikuje, więc jakby w pierwszej połowie jakby uważam, że nie mieliśmy takiej czystej, drugiej, klarownej sytuacji po ataku pozycyjnym czy po szybkim ataku. Uważam, że koniec końców fazy przejściowe też były na dobrym poziomie w Miedzi Legnica i jakby później już ta obrona szesnastki też była na dobrym poziomie, ale ta sytuacja z tego fragmentu Wojtka z głowy w słupek, no to jakby uważam, że była klarowniejsza niż ta, po której mieć szyja bramka. Tak jak mówię, piłka to uważam, że piękna dyscyplina, piękne emocje się przeżywa, poznaje się dzięki temu dużo ludzi, spędza się czas emocjonując się różnymi wydarzeniami, więc jak mówię, dzisiaj ja się bardzo cieszę, że szatnia dzisiaj jest tak mocno naładowana tym remisem, taką bym powiedział, takim niezadowoleniem, gdzie przed meczem być może część z nich wzięłaby ten remis ciemno, to teraz właśnie tak mówię, to musi być nasz fundament, na którym będziemy budowali
mecz najbliższy z Srebrnym Głogów, że musimy być tak samo zdyscyplinowani, tak samo skuteczni gdzieś tam w swojej obronie niskiej, w obronie średniej, w obronie wysokiej i jeszcze bardziej skuteczni w ataku pozycyjnym czy w ataku szybkim. Więc jakby tutaj odpowiadając stricte, ja czuję zawsze niesamowicie rozgoryczenie, jeżeli nie wygramy meczu, bo jakby wiem, jak dużo czasu i zdrowia poświęcamy, żeby się przygotować do każdego meczu i tak samo wiem, jak dużo dzisiaj zdrowia mój zespół zostawił. I żałuję, że jakby nie mamy takiego stempla, że przeciwko tak świetnej drużynie, tak dobrze zorganizowanej, nie udało nam się zdobyć 3 punktów, ale wierzę, że tak dalej pracując, będzie kwestią czasu, kiedy z drużynami, które są wiodące w tej lidze, też uda nam się wygrać. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania do trenerów? Zatem głośno życzę szybkiego bezpieczeństwa. Nie, to jeszcze jest prawda. A, przepraszam bardzo, proszę bardzo. Pan Jasnoczyński, redakcja Uniki Mec. Więc kolejny mecz u siebie gracie z Motorem. Dzisiaj z tego co mi wiadomo, również ten Konstały wyjął na trybunę. Dzisiaj Wróć pokazał się jako drużyna przede wszystkim grająca dobrze w pierwszej połowie. W drugiej połowie jednak już trochę jednak drużyna posłabła. Z kolei, jak dobrze wiemy, Motor głównie pod koniec meczu zaczyna grać swoją najpoważniejszą piłkę. I czy postanawia się zostać przy obecnych założeniach taktycznych, czy może się powiedzieć jakąś niespodziankę? Dzięki za pytanie. Ja powiem szczerze, że na przykład nie lubię takich sformułowań jak osłabła, bo na przykład jeżeli my świadomie chcemy grać w obronie średnio-niskiej albo średniej i szukać szybkiego ataku, to jakby jednoznacznie jest z tym, że na przykład przeciwnik będzie miał dłuższe posiadanie piłki, prawda? I teraz ktoś na podstawie takiego nieagresywnego posiadania piłki, że jakby okay, utrzymuje się przy piłce, ale z tego nie wynikają 100% sytuacje, może powiedzieć, a dobra, zniszczę tylko obronę, ale jakby uważam, że umiejętna obrona, czy umiejętne zamykanie ważnych przestrzeni, czy obrona pola karnego jest też bardzo istotnym momentem w piłce nożnej. Dlatego no, wiem, że trener jest, że tak powiem, dzisiaj na meczu, bo sam w jakiś sposób mi prosił o bilety i te bilety mu dostarczyłem, więc jakby czeka nas na pewno bardzo ciekawe spotkanie pod względem taktycznym. Ostatnio tutaj nas pokonali 1-0 i połamy taką rządzą rewanżu, więc jakby tutaj czy przygotujemy coś specjalnego? Bardziej będzie mi zależało na tym, żeby moja drużyna była skuteczna w każdym momencie meczu i żeby w jakiś sposób tutaj może nie zaskoczyła, ale jakby swoją powtarzalnością potwierdziła, że w stronę, którą idziemy, to w jakiś sposób idzie słuszna strona i zamienimy, że tak powiem, dobre momenty w meczu na 3 punkty. Dziękuję. Bardzo proszę. Jakub Kulicki, redakcja Unikinacja. Mam pytanie do pana trenera z Znicza Pruszków. Przede wszystkim gratulacje ze zdobycia punktu, bo mało kto mówi o tym, jaka była sytuacja obu klubów jeszcze rok temu. Mówił pan, obaj panowie mówiliście o złym przygotowaniu na wierzchni, a ja bym chciał zapytać pana trenera, jakie są cele Znicza oprócz utrzymania się oczywiście w tej pierwszej lidze w tym sezonie? Powiem o celach sportowych, na które mam wpływ, bo jakby na inne cele nie mam, że tak powiem, wpływu. Ja powiem panu szczerze, że ja mojej drużynie cały czas pokazuję slajdy, że nie chcę być daleko od miejsca numer 6. I jakby ja wiem, że sobie tutaj ludzie mogą się ze mnie w jakiś sposób ze mnie śmiać, czy w jakiś sposób podważać niektóre moje słowa, ale ja tak samo pamiętam te osoby, znaczy pamiętam też momenty, kiedy tutaj przychodziłem i mówiłem, że chcę, żeby Znicz grał w pierwszej lidze. No to też każdy mówił, że wrócił do Chin albo że to nie kosmos, więc jakby chciałbym, żeby nasza drużyna była cały czas w zasięgu 6. miejsca, choć ja sobie zdaję sprawę, że gramy w Ekstraklasie B i jak silne zespoły tutaj grają, ale w nas jest tak dużo ambicji, uważam, że w nas jest tak dużo jakości, tylko jakby uważam, że też potrzebujemy na normalnym świecie czasu, żeby nawet oswoić się z tą trochę ligą, bo tak jak pan powiedział, że jeszcze kilka miesięcy temu mieć Legnica gra w Ekstraklasie, a my graliśmy w drugiej lidze. Jeżeli tylko zobaczymy tempo samego meczu, Ekstraklasa drugiej ligi, to jest diametralna różnica. I teraz ja też słyszę głosy, że my jesteśmy źle przygotowani fizycznie. Dzisiaj my graliśmy praktycznie 13 zawodnikami, w 90 minucie zrobiliśmy jeszcze jedną zmianę. Więc jakby to pokazało, że na tle zespołu, który jeszcze do niedawna grał w Ekstraklasie, który ma niesamowitą intensywność, powtarzalność takich, bym powiedział, doskoków, startów do piłki 1 na 1, to ja uważam, że
Oczywiście momentami było nam ciężko utrzymać tego typu tempo, ale tak patrząc z przebiegu meczu, to ja nie uważam, że my dzisiaj odstawaliśmy fizycznie. Czy jakby aspekt fizyczny był problemem, że tak powiem, w tym spotkaniu, że go nie wygraliśmy. Więc jakby ja mówię, chodzę twardo po ziemi. Ja mówię, nie zapominam, gdzie ze swoją drużyną byłem miesiąc temu, pół roku temu, dwa lata temu. Przychodzą tutaj, ja wiem, jak Znicz Pruszków grał i gdzie był. I no mnie ciężko, że tak powiem, zbić z tropu, czy tak zbić z mojej drogi, którą sobie wyznaczyłem. A tak jak mówię, jeżeli mi nie będzie po drodze, czy komuś nie będzie po drodze ze mną, to ja z tym mówię, nie mam tak naprawdę problemu, bo ja oddam wszystko za tą drużynę, za to jak gra, jak funkcjonuje, jaką jesteśmy jednością w trudnych momentach, że my przegraliśmy w ostatnie 9 meczów 8 spotkań. W większości klubów podejrzewam, żeby były wycieczki do prezesa zawodników mówiące, nie, no, nie wierzymy w tego trenera, ten trener ma zły pomysł na grę, czy coś innego, a to jest wreszcie odwrotnie. Przychodzą do mnie zawodnicy i proszą, żebyśmy nic nie zmieniali, żebyśmy byli dalej odważni, żebyśmy dalej grali wysoką obroną, żebyśmy próbowali ataku pozycyjnego. Ja jestem z tego, że tak powiem, bardzo dumny, szczęśliwy, że spotkałem na swojej drodze trenerskiej taką grupę zawodników. Jest to dla mnie niesamowite doświadczenie dla trenera, bo uważam, że to jest tym młodym trenerem, który się uczy i mam nadzieję, że te doświadczenie dzisiaj, które zdobywam, pomoże mi w przyszłości. A kończąc, to chciałbym, mówię do wszystkich tutaj osób związanych ze Zniczem Pruszków, ja uważam, że my musimy wszyscy się trzymać razem, bo jakby uważam, że im bardziej nam wszystkim będzie zależało, żeby w trudnych momentach być razem, krok po kroku je pokonywać, to szybciej to zrobimy i dojdziemy tam, gdzie wszyscy chcemy, a jakby nie gdzieś tam kłócić się, czy szukając jakichś tam obwiniania się nawzajem. Więc jakby apeluję do naszych tak samo kibiców, żeby troszeczkę dzisiaj rozsądnie podeszli do tych głosów, które gdzieś tam pod koniec meczu można było usłyszeć i mam nadzieję, że w przyszłym meczu z Motorem również tego nie doświadczymy. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Zatem tym razem jeszcze raz. Wszystkiego, do domu. A gospodarzom powodzenia. Dziękuję bardzo.